Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć, czemu wznosz i zapraszam Was na ten bardzo długi materiał z budowy tramwaju na Gagarina. Ale w dzisiejszym odcinku jesteśmy też na Spacerowej, czyli na odcinku tramwaju do Wilanowa. I tutaj pojawiłem się wczoraj, wieczorkiem właściwie, czyli w czwartek 9 maja i w piątek 9 maja i w piątek 10 maja zakończyło się mniej więcej te całe wydarzenie. Tak koło godziny właściwie północy. Więc jak widzicie, były testowane trzy tramwaje. Tramwaj po pierwsze najważniejszy, który w tym miejscu widzicie, który teraz jest na ujęciu, czyli oczywiście Jazz. Później był mój ulubiony tramwaj, czyli Swing Duo, a na sam koniec nawet był tramwaj zabytkowy typu N. To wszystko jeździło tutaj i było nawet jeszcze holowanie. I nawet Swing i Jazz połączone w składzie. To wszystko w dzisiejszym filmie. Oczywiście będziemy stopniować te emocje krok po kroku w całym filmie, więc zapraszam Was do oglądania, jak to dokładnie wyglądało, jeżeli chodzi o tę całą operację. Co najważniejsze, mogę powiedzieć, że testy się zakończyły prawie wszystkie, z tego co zrozumiałem, powodzeniem. Chyba jeszcze jakieś będą realizowane w najbliższych dniach i z tego co wiem, jeszcze w najbliższy weekend będą realizowane kolejne prace, jeżeli chodzi o przystanki i inne rzeczy na całej budowie, bo zwróćcie uwagę też, że tutaj jak jadę tą częścią, która jest jeszcze nie oddana do użytku, no to siłą rzeczy tutaj nie ma jeszcze ostatniej warstwy asfaltu, nie ma jeszcze wszędzie krawężników, a już w poniedziałek mają tutaj jeździć autobusy po dwóch jezdniach i samochody też, więc siłą rzeczy jeszcze trochę prac budowlanych tutaj pozostało i z tego co wiem, najwcześniej oddanie do użytku tej trasy tramwajowej ma dopiero nastąpić we wtorek. Więc we wtorek, odpowiadając na wasze pytanie, żeby nie mówić takich dat, tylko mówić faktycznie prawdziwą datę w kalendarzu, no to we wtorek 14 maja najprawdopodobniej może będzie oddane do użytku tramwaj na Gagarina. Jeżeli będę mieć tą informację co najmniej dobę wcześniej, to się pojawię. Jeżeli nie, no to trudno. Ja będę wtedy i tak w Sopocie, więc trudny będzie dla mnie przyjazd w tym momencie tak ad hoc, a pociągi też nie jeżdżą o każdej godzinie w nocy, więc chyba rozumiecie, o co chodzi. Ale dobrze, mniejsza z tym, jak faktycznie to wyglądało jeżeli chodzi o część techniczną przyszłościową, a zerknijmy, co tu się działo faktycznie tej nocy. Cała operacja zaczęła się tak koło godziny 20 i trwała mniej więcej do północy. No i tramwaj musiał przejechać przez wszystkie przystanki tramwajowe. Oczywiście zaczynając od przystanku na Goworka, który był już testowany, więc tam większych jazd i testów nie było realizowanych, ale więcej się działo już na dole, czyli oczywiście przejazd przez Spacerową, przez Sielecką i przez Sielce. Te wszystkie przystanki i terminal krańcowy na samym końcu trasy musiały być sprawdzone, jeżeli chodzi o obsługę pasażerów i obsługę też osób z niepełnosprawnościami. Więc też między innymi przy Swing Duo Wam pokażę, jak ładnie ta rampa się wysuwa, bo w wszystkich pozostałych tramwajach to rampę trzeba ręcznie wyjąć, czyli po prostu wychodzi z tramwaju motorniczy i musi ją otworzyć. W nowych Hyundaiach, z tego co kojarzę, też jest to ręcznie podnoszone. No w Swingach jest to prestiżowe, bym powiedział, dlatego też Swingi ogólnie to są moje tramwaje z tych nowocześniejszych w Warszawie, które teraz funkcjonują. No jak widzicie, tramwaj przejechał przez kolejne skrzyżowanie. Oczywiście wszystkie skrzyżowania podobnie jak przy poprzednich tego typu operacjach muszą być całkowicie zamykane na czas przejazdu tramwaju przez nadzór ruchu. No i jak widzicie, tramwaj przyjeżdża, ponieważ przystanki są dwuczęściowe, czyli mogą obsługiwać dwa tramwaje, a to wiadomo, że tramwaj tutaj musi podjechać właśnie na jedną część i później też na drugą część, czyli na przód i na tył, tak gdyby dwa tramwaje na raz podjechały. Znaczy takie kombo na tym odcinku tutaj szczególnie jest niewykonalne, jeżeli chodzi o rozkład jazdy bez jakichś większych utrudnień, ale wiadomo, że trzeba wszystko sprawdzić, więc jak widzicie, tramwaj się zatrzymuje, tutaj sprawdzamy przednią część, otwierają się wszystkie drzwi, wychodzi motorniczy, cały tramwaj stoi, jak widzicie, wszystkie drzwi są otwarte i otwiera nam tutaj, wysuwa tą część dla osób, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Więc jak widzicie, tutaj się to wysuwa, jeżeli chodzi o jazzy, no, jeżeli chodzi o aspekty takie ciekawe, techniczne, no to zwróćcie uwagę, że ten jazz jedzie, ale nie działają wyświetlacze. To się, gdybyście się sami te cyferki oznaczają z przodu i z tyłu, to nie jest, że jedynka będzie jechać na Gagarina, to są numery kabin, więc mamy 1 i 2. Przy Hyundaiach, z tego co kojarzę, były numery kabin A i B. Natomiast co jest ważne, to zwróć uwagę, że tutaj w środku jest napisane oczywiście wszędzie przejazd techniczny, żeby nikt przypadkiem nie wsiadł do takiego tramwaju, ale wyświetlacze no nie działają, bo to jest jeszcze ten starszy Hyundai, starszy Jazz, tutaj po prostu nie przyszedł tej naprawy, jeżeli chodzi o cały system informacji i pasażerskiej, i jeżeli chodzi o cały system monitoringu. Rozjazdy oczywiście na nowym odcinku jeszcze nie działają elektronicznie, więc dlatego też jeszcze niektóre testy nie będą musiały być przeprowadzone, jeżeli chodzi o ten element, ale jak widzicie, tutaj ręcznie oczywiście można już je przestawić, bo już nie jeden raz były przestawione podczas poprzednich testów i już chyba 2 czy 3 dni testowe wcześniej były, więc jakby
Jeżeli chodzi o nową trasę tramwajową na spacerowej, mogę na spokojnie powiedzieć, że to będzie najbardziej wytestowana chyba trasa tramwajowa. Jeżeli chodzi o nowe odcinki na Kasprzaka i Wolski, aż tyle jazd testowych różnego rodzaju typami taborów chyba nie było, ale to też jest pierwsza tego typu trasa tramwajowa. Po pierwsze, od dawna nie była wbudowana żadna nowa trasa tramwajowa na tak długim odcinku, jeżeli chodzi o całą łączną trasę tramwajową do Wilanowa. Natomiast co jest ważne, no to po pierwsze mamy dosyć duży spadek na spacerowej, więc to wszystko musi być przetestowane, jak nowy tabor sobie z tym radzi. No i co ważne, pomijając sam spadek na spacerowej, to też na końcu mamy terminal krańcowy, czyli coś, czego w Warszawie jeszcze nie mamy. Terminal krańcowy z dostępem dla pasażerów. Takiego bajeru nie mamy w Warszawie. Wiem, pisaliście mi, że są przystanki podobnego typu, jeżeli chodzi o pętle, krańce. Jest na przykład na metro Wierzbno, ale on jest bez dostępu dla pasażerów, czy też na Winnicy, ale on też jest bez dostępu dla pasażerów. A tutaj pasażerowie wsiadają na ostatnim przystanku, gdzie to jest właśnie terminal krańcowy. No i lecimy sobie już ze spacerowej na górę. Jak widzicie, tramwaj całkiem szybko jedzie. Oczywiście, jak wiem, już widziałem wasze komentarze pod shortami, które wrzucałem dzisiaj w ciągu dnia, że coś te tramwaje strasznie szybko tutaj jadą. Biorąc pod uwagę, że to są testy, no już tramwaj tutaj jeździły na tym odcinku, już wszystko jest wyjeżdżone, więc to nie jest tak, że tramwaj przecina cały nowy szlak i jedzie pierwszy raz. Nie, on już tutaj jedzie. Któryś to już jest tramwaj w tym miejscu. Oczywiście danego typu to jest dopiero pierwszy tramwaj na nowej trasie. No i proszę bardzo, Jazz dwukierunkowy dojechał na koniec trasy. Jeżeli ktoś z was nie wie, może osoby są spoza Warszawy, bo po prostu trochę się mniej znajmy, jeżeli chodzi o tabor, to w Warszawie mamy tylko i wyłącznie jazzy dwukierunkowe, chyba że to są krótkie jazzy, to one są faktycznie tak zwane szczeniaki, no to one są jednokierunkowe, ale krótki jazz, no siłą rzeczy nie dojeździ tutaj, bo jest właśnie jednokierunkowe. Natomiast wszystkie pozostałe normalne, długie jazzy są dwukierunkowe, więc zostało to wszystko już tutaj sprawdzone. Jak widzicie, tabor zabytkowy czeka sobie i on tak tutaj sobie czekał od 20, chyba do jakoś 21, 22, więc długo sobie czekał. Ale nieważne, bo najpierw trzeba było już przetestować Swinga Duo. Swingi Duo są ciekawe, bo w Warszawie nie jest ich dużo. Jak dobrze pamiętam, cały Swingów Duo w Warszawie jest H4. Jak dobrze pamiętam, jeżeli pamięć mnie myli, jak coś, to w komentarzach mnie skorygujecie. Natomiast co jest ważne, to wszystkie te tramwaje stacjonują na zajezdni Żoliborz, więc ten tramwaj, żeby tutaj przyjechać, musiał trochę się najechać. No po trasie oczywiście też trzeba było posprzątać niektóre odcinki, jeżeli coś tam zaleciało, coś tam jeszcze nie zostało idealnie dokończone, bo wiadomo, że ta trasa jest w budowie, jakby. Szanujmy się, to, że tutaj tramwaje jeżdżą, to nie oznacza, że wszystko jest gotowe. No zwróćcie uwagę na ten plac budowy, przez który ten tramwaj się przedziera. Jedna jezdnia jest w miarę gotowa, znakowania poziomego docelowego nie ma, sygnalizacja świetna miga, ale chodniki właściwie są w powijakach. Więc jakby tutaj z tej budowy jeszcze dosyć bardzo dużo pozostało, no ale to jest tramwaj do Wilanowa, więc on ma być oddany do użytku, no w teorii na koniec wakacji, ale wiem, że w komentarzach jesteście bardzo sceptyczni, jeżeli chodzi o tą datę, no i po części się w sumie z wami zgadzam. Natomiast Swing Duo na początku zjechał ten cały odcinek, jak widzicie na tym odcinku, a później podjechał pod górę ponownie, żeby sprawdzić, czy na złym torze cały czas też całkowicie można tędy przejechać, nie ma żadnych większych problemów. Przy okazji bardzo ładna panorama wtedy się pokazała, jeżeli chodzi o całą Warszawę. No i dobrze, lecimy sobie dalej. Swing dojechał do przystanku Goworka. Przystanki oczywiście na Goworka też są takie podwójne, więc tutaj na spokojnie dwa tramwaje pełne się zmieszczą, jeżeli chodzi o te dłuższe wersje, nie krótsze wersje, ale zjedźmy sobie jeszcze raz na dół, tym razem trochę z innej perspektywy, patrząc tak. No, to jest bardzo ładna perspektywa, gdzie widzimy właściwie całą trasę tramwajową na spacerowej. Tutaj przy okazji może zaznaczę jeden aspekt, jak już faktycznie lecimy na te odcinki, które przed chwilą widzieliście, że wiem, na pewno zastanawiacie się, jakim cudem ja tutaj latam. Tutaj mamy bardzo dużo ciekawych obiektów i wojskowych, i Belweder, jak i również sama trochę ambasad jest w okolicy. No tak, specjalne pozwolenia w tym miejscu są potrzebne na latanie dronem od Służby Ochrony Państwa. Takie pozwolenia się uzyskuje na co najmniej tydzień do przodu i ja takich pozwoleń mam na ten miesiąc i poprzedni miesiąc co najmniej chyba z 60 już sobie realizowanych, więc po prostu całkiem ładnie już tutaj ze sobą sprawnie te wszystkie pozwolenia i zgody realizuję. Natomiast mnie nie będzie po prostu na kolejnym oddawaniu do użytku, nie dlatego, że nie mam pozwoleń, tylko po prostu i tak mnie wtedy nie ma, bo jestem na wyjeździe, też czasami muszę odpocząć w Sopocie. No a że tak to się poskładało, że te inwestycje się poopóźniały, poprzekładały, no to siłą rzeczy po prostu nie jestem w stanie wszystkiego zaplanować, zresztą na ten wyjazd też i tak nie mam planowania, jeżeli chodzi o termin. Natomiast tak, no pozwolenie tutaj się uzyskuje całkiem trudno.
ale już po dłuższej negocjacjach i po specjalnym wzorze udało się uzyskać, że faktycznie wiadomo, że jak konkretnych obiektów nie wlatuje, jeżeli chodzi o części wojskowe, mam tylko wyłącznie właśnie zakres ulic i w ten sposób jesteśmy się w stanie dogadać, jeżeli chodzi o te wszystkie loty. No i tak to wygląda. Natomiast tutaj, to co wam powiedziałem wcześniej, tak wygląda wysuwanie i wsuwanie się tej pochylni w swingu. No swingi właśnie mają to fajne, że to się wysuwa samo. Staram się nie używać słowa fajnie, ale to faktycznie wygląda fajnie, że tak to powiem. Najpierw muszą się zamknąć drzwi, ta pochylnia się znajduje pod drzwiami i następnie to się całkowicie suwa z powrotem, to jest wszystko się robi automatycznie, więc motorniczy nie musi jakkolwiek wychodzić z tramwaju. I to jest według mnie coś, co jest po prostu idealne przy tego typu tramwajach, bo po prostu też trochę przyspiesza. W sensie, no ma, jeżeli motorniczy jest szybko ogarnięty, to tak, to faktycznie jest to wygodne, ale jeżeli chodzi o wygodę dla motorniczego, to na pewno wygodniejsze jest wysuwanie tej pochylni niż tak, jak to zazwyczaj wygląda. Minusem takiej wysuwanej pochylni, niezależnie czy ręcznie, czy automatycznie od dołu, jest to, że nie do wszystkich przystanków starszego typu to jest idealne, bo po prostu jeżeli przystanki są za wysokie, to po prostu się to nie wysunie i będzie, nie będzie po prostu dostosowane. Natomiast przy innego rodzaju przystankach może być, nie ma właśnie problemów. A jeżeli tramwaj ma, tak jak w autobusach, chyba w Hyundai właśnie tak jest, że tą pochylnia się wyjmuje ze środka, jak się już otworzą drzwi, po prostu się wysuwa, przekłada taką całą taką wielką płytę, no to się po prostu ustawia na przystanku i wtedy jest to bardziej dostępne. No, takie już dwa aspekty techniczne, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę rampę dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast co ważne, te testy są tutaj też realizowane, jeżeli chodzi o te odcinki i na właśnie Sielce Sielecka, teraz jak jesteśmy. Dlatego też, żeby później w tramwajach, jak już będą tutaj jeździć, były te ikonki, które możecie zobaczyć, czy przystanek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, czy może są jakieś utrudnienia lub jest całkowicie niedostępny. To właśnie w ten sposób, podczas takich testów, nie jest wszystko sprawdzane, a później już na spokojnie w tramwajach czy autobusach to wszystko już funkcjonuje. Więc przy nowych trasach autobusowych też taki pojazd, tylko tam przy autobusach to raczej nie, też w zależności, też właśnie zazwyczaj jedzie autobus, który sprawdza całą trasę i dzięki temu jest to wszystko później wyświetlane w SIP-ie, więc to też z takich ciekawostek i informacje, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast w sobie trasie tramwajowej na Gagarina nie będę dużo mówić, bo o tym już mówię od bardzo długiego czasu. No, cały odcinek tramwaju na Gagarina jest już gotowy właściwie od końca zeszłego roku, tylko nie było połączenia poprzez tramwaj do Wilanowa na Spacerowej i Belwederskiej na tym całym skrzyżowaniu, bo tramwaj na Gagarina, zresztą za chwilę zobaczycie, kończy się na przejściu dla pieszych, które za chwilę zobaczycie, i dalej już jest tramwaj do Wilanowa, więc tutaj po prostu się łączą te dwie inwestycje. O, dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz tramwaj jest, tu się zaczyna tramwaj do Wilanowa, jak tam jedzie dalej, to też widać po zaawansowaniu budowy. Więc no dlatego też te inwestycje czekają nawzajem na siebie. Natomiast jeżeli chodzi o takie aspekty przystankowe, które tutaj też są sprawdzane i można było zobaczyć podczas tych prac, no to wszystkie przystanki oczywiście mają system informacji pasażerskiej czy wyświetlacze. One już po części działają, tylko no nie mają rozkładu jazdy jeszcze oczywiście załadowanego. Każdy przystanek powinien mieć wiatę i powinien mieć ławki, powinien mieć też barierki. Natomiast to jeszcze nie funkcjonuje, no bo jeszcze budowa się nie zakończyła. No i oczywiście rzecz jasna też śmietniki. Z innych rzeczy, które tutaj możecie zobaczyć już na tych ujęciach poszczególnych, to jest to, że już w niektórych miejscach działa sygnalizacja świetne dla tramwajów, na przykład na Goworka tutaj już działają faktycznie sygnalizatory do tramwajów. Jak tramwaje wyjeżdżały z nowego odcinka właśnie z Goworka, to już niepotrzebny był nadzór ruchu, tylko tramwaje mogły wyjechać normalnie z sygnalizacją świetną. Na dole na skrzyżowaniu Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina jeszcze to nie funkcjonuje, w sensie nie wzbudza się, kiedy tramwaj podjedzie, więc tam musiał jechać nadzór ruchu, jak zresztą, który widzicie, już jedzie i sunie, ale to oczywiście zależy od poszczególnych miejsc. Tymczasem tutaj mamy właśnie tramwaj typu N. No i co jest ciekawe, jeżeli chodzi o ten pojazd? No ten pojazd, taki dosyć duża część tramwaju właśnie, takich starszych, które już zostały całkowicie wycofane i aktualnie są już zabytkami, jeżdżą czasami na liniach tramwajowych, te na przykład wakacje, oto te tramwaje w dużej części są właśnie dwukierunkowe. Co ważne, dzięki temu ten tramwaj może właśnie pojechać na nowej trasie tramwajowej na Gagarina. No oczywiście on jest zupełnie inaczej obsługiwany, motorniczowie muszą do niego być trochę inaczej przeszkoleni, no bo wiadomo, że tam nie ma przycisków, nie ma pedałów. Znaczy pedały są, ale trochę inaczej to wszystko działa, no jest, co najważniejsze jest korba, jest nastawnik. No i też hamulec ręczny, więc to zupełnie jest inna maszyna do obsługi. Tutaj się człowiek napracuje, namęczy, żeby to wszystko pojechało. Wiem, bo jeszcze właśnie obsługuję tabor zabytkowe wakacje, więc widzę, jak to wszystko działa i funkcjonuje.
Natomiast taki tramwaj też może pojechać na takim nowym odcinku. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to, że tego typu tramwaje tutaj ostatni raz jeździły 55 lat temu, więc dosyć duży kawał czasu. No, zostały wycofane wcześniej niż sama trasa tramwajowa tutaj została zlikwidowana, bo sam odcinek tramwajowy na spacerowej, do Wilanowa mniej więcej tędy się ciągnął, ale z ciekawostek to też nie zasłyszałem. No, wiadomo, że tutaj nie tylko łącznie na spacerowej jeździły tramwaje, jeździły też pociągi, kolejki wilanowskiej i w pewnym momencie nawet ta kolejka wilanowska miała tam zębatkę, żeby się wdrapać na samą górę. Oczywiście krok po kroku później i koleja wilanowska, i kolejka grójecka były likwidowane, skracane. No teraz wiemy, że kolejka grójecka kończy się na Piasecznie i funkcjonuje na krótkim odcinku. Natomiast te kolejki były ograniczone i po prostu likwidowane i też dlatego, że samochodów było dużo więcej, po prostu były szybsze i dużo więcej osób miało jej w ten sposób siłą rzeczy ten transport kolejowy powymierał. No jedyne co z takich kolejek pozostało, no to jest WKTka, ale WKTka zupełnie od początku była innym systemem kolejowym trochę niż te, bo to były parowozy, a WKTka była zawsze już elektryczną koleją dojazdową, czyli EKD, więc to trochę inaczej funkcjonowało. No ale dobrze, to taka trochę kawałek historii. Jeszcze z kawałków historii, jeżeli chodzi o te tramwaje zabytkowe, część tramwajów, które możecie zobaczyć na warszawskich liniach turystycznych, jeździła kiedyś na EKD, z ciekawostek, i nawet jeden z takich wagonów się, z tego co pamiętam, znajduje w Grodzisku Mazowieckim. Natomiast z jeszcze innych ciekawostek, to na górze, jak już tramwajem wjedziemy na Goworka, to tam stamtąd tramwaje wzdłuż Placu Unii Lubelskiej jeździły z pociągami. Była bocznica towarowa, która łączyła właśnie i kolejkę grójecką, i kolejkę właśnie piaseczyńską razem z tramwajami do tej części towarowej, która się znajdowała niedaleko aktualnie Warszawy Zachodniej. Więc to było ciekawe. Dlaczego to było aż tak ciekawe? Bo każdy z tych torów miał inny rozstaw szyn, więc de facto na jednej ulicy, chyba z tego co kojarzę, nawet w pewnym momencie były 4 rozstawy szyn, na pewno były 3, więc było ciekawie. Ale dobra, lecimy sobie dalej, ponownie Goworka i proszę bardzo, zobaczcie jak ten tramwaj ładnie tutaj się wspina. No muszę przyznać, że faktycznie to dosyć ładnie się prezentowało, też zwróćcie uwagę, że tramwaj ma i polską flagę i Unii Europejskiej. Nie pamiętam dokładnie z jakiego wydarzenia to miało miejsce wczoraj, ale właśnie też nawet tramwaj zabytkowy coś takiego miał. I to też jest ten jeden z ciekawszych tramwajów, który faktycznie w lato się bardzo przyjemnie jeździ, bo można właśnie jeździć na barierkach, a nie na drzwiach, w skrócie czuć ten powiew powietrza w środku. A jako właśnie obsługa tramwaju bardzo dobrze to czuję i to jest po prostu czysta przyjemność sobie pojeździć takim tramwajem. No i niedługo może właśnie również na Gagarina jakieś specjalne linie tramwajowe, turystyczne się tutaj pojawią. Wiemy już, że nie będzie żadnego oficjalnego, dużego, uroczystego otwarcia w ramach tej trasy tramwajowej, więc tak, możecie się spodziewać, właściwie nie spodziewać niczego dużego, po prostu tramwaje pojadą zgodnie z planem jazdy, tak samo jak to się wydarzyło na Kasprzaka i właściwie na wszystkich ostatnio oddawanych do użytku inwestycjach, również tak jak było do użytku metro do Księcia Janusza jakiś już czas temu, więc po prostu będzie wszystko włączone do ruchu i nagle te tramwaje będą jeździć, a że nie będzie jakichś większych zmian nawet w autobusach, to może aż tak bardzo tego wszyscy nie zauważymy. No dobra, tramwaj wrócił na dół po niewłaściwym torze, a teraz jakoś musi wjechać na górę, ale jedziemy troszeczkę inaczej niż zjechaliśmy. No, proszę bardzo, tramwaj dojechał na sam koniec i proszę bardzo, do góry już wjechał holowany. I nie, tramwaj się nie zepsuł, wbrew temu, co już tam w komentarzach pewnie możecie pisać. Zepsuła się Enka, no jaka szkoda, nowa trasa jej nie służy. Nie, to tak nie było. Trzeba było też sprawdzić, czy można na spokojnie wyciągnąć jakiś tramwaj, który na przykład się zepsuje na nowym odcinku. Bo wiadomo, że tramwaje mogą też się oczywiście zepsuć w różnych miejscach w całym systemie tramwajów warszawskich. Więc żeby nie było takiej sytuacji, że się zepsuje i nie będzie go jak wciągnąć, albo trzeba jakąś lawatę całą ściągać. Nie, na spokojnie udało się go wciągnąć na samym odcinku spacerowej. Jak widzicie, specjalny pojazd się podłączył do właśnie Enki i ją wciągnął. No, to jest pojazd kołowy i szynowy, czyli może jechać i po jednym, i po drugim, natomiast jest napędzany, jeżeli chodzi o same szyny, jak widzicie, oponą. Więc to dosyć ciekawa sytuacja. W sensie inaczej, jest napęd i na jedno, i na drugie, jak tutaj widzicie, że i po jednym, i po drugim się toczy. Natomiast, jak widzicie, na spokojnie, bez jakichś większych problemów, tutaj tramwaj mógł zostać wciągnięty prosto na samą górę na Goworka. Więc żadnych problemów przy wciąganiu, a w
awaryjnym również w tym miejscu nie będzie. Natomiast z innych ciekawostek, które możecie tutaj zobaczyć, to jest to, że teraz Swing się ruszył i Jazz też się ruszył. Dlaczego? Bo tu ten tor prawy, prawoskręt i lewoskręt są zbyt krótkie, żeby dwa tramwaje ze sobą stanęły. No jest to spowodowane tym spadkiem, który się znajduje dalej na Goworka i spacerowej. Po prostu na spadku zbytnio się nie stawia rozjazdów. Ale no jest taka trochę sytuacja, gdzie faktycznie tylko wyłącznie jeden tramwaj na prawoskręcie będzie mógł sobie stanąć. Wiadomo, że na razie takich problemów tutaj zbytnio nie będzie. No bo siłą rzeczy tramwaje będą na razie tylko i wyłącznie stawiać w prawo w kierunku centrum, w lewo tylko i wyłącznie zjazdy do zajezdni, ale w przyszłości jak już będzie oddany do użytku tramwaj na Rakowieckiej, no to może być trochę większy problem, jeżeli się trochę więcej tramwajów pojawi jadących właśnie z Wilanowa czy też z Gagarina. No i tabor pojechał do zajezdni Mokotów, bo większość tramwajów zbytkowych tam aktualnie stacjonuje, które możecie zobaczyć później na warszawskich ulicach. No jeszcze jest część na zajezdni Żoliborz, to bardziej 36, które możecie zobaczyć, czyli właśnie paróweczki. No i wiadomo też, że na zajezdni Wola jest trochę tramwajów zabytkowych, ale one nie jeżdżą raczej tak liniowo w ramach na przykład warszawskich linii turystycznych. Ale dobrze, zobaczyliśmy sobie, jak to wyglądało tutaj, jeżeli chodzi o ten tramwaj turystyczny. To teraz czas połączyć ze sobą Swinga i Jazza w skład. No i na samo połączenie tych tramwajów chyba dron czekał z 25 minut w powietrzu, więc tutaj macie całą tą operację. Ogólnie całe to wydarzenie trwało z 4 godziny, więc dosyć długo to wyszło. Na szczęście udało mi się wszystko nagrać i z ziemi, i z powietrza, więc nie było problemu, że mi się skończyła pamięć. Nawet nie musiałem używać baterii, które naładowałem w międzyczasie, więc już w ogóle all inclusive. Natomiast co ważne, jak widzicie na załączonym basku, tramwaje zostały połączone i po długim czasie mogłem polecieć za takim i oto potworkiem, że tak to powiem, bo Swing połączony z Jazzem i obydwa tramwaje dwukierunkowe, no przyznajcie się, widzieliście kiedykolwiek coś takiego na warszawskich ulicach? Ja wiem, że coś takiego już się kiedyś wydarzyło, ale osobiście jeszcze nie miałem okazji tego chyba nigdy zobaczyć. I tutaj na Spacerowej i Goworka taki potworek tramwajowy się pojawił. No, gdyby takie tramwaje normalnie funkcjonowały, a w teorii te tramwaje obydwa teraz na spokojnie sobie jadą, wiadomo, że jest oczywiście wszystko zasilane z jednego, ale obydwa były, z tego co pamiętam, pantografy podniesione na części odcinka. No to byłyby niezłe zasięgi, jeżeli chodzi, znaczy byłby to niezły tramwaj, jeżeli chodzi o pojemność przy okazji dla tramwajów, też jako dla przewoźnika byłby to dosyć duży plus, bo tylko łącznie jedna osoba obsługuje taki tramwaj, więc wiecie, od razu oszczędności, jeżeli chodzi o pracowników. Natomiast no, użytkowo takie tramwaje raczej nie będą nigdy łączone, wiadomo, że są takie odcinki i linie tramwajowe, gdzie by to się przydało, na przykład 31, gdzie popyt i podaż, jeżeli chodzi o tramwaje, jest ogromny, natomiast no raczej to tylko i wyłącznie w ramach testów możemy zobaczyć, to bardziej też chodzi o aspekty holowania, żeby po prostu dało się jak coś wciągnąć tramwaj i drugi tramwaj przy takiej operacji nie miał problemów. Jedyne co nie było testowane, no to faktycznie żadna 105 tutaj nie zjechała, ale żadna 105 warszawska nie jest dwukierunkowa, więc też siłą rzeczy dlatego tutaj jeszcze takie tramwaje nie pojechały. No jak na Stegn już będzie oddany do użytku nowej trasy, to najprawdopodobniej wtedy zobaczymy właśnie tego typu tramwaj na nowym odcinku tramwajowym. I jeszcze raz tramwaje sobie zjeżdżają na sam dół, żebyśmy nie mieli tego, że tylko łącznie raz zjechał taki tandem. To oczywiście jeszcze raz cały odcinek sobie zjechali na dół. Nie jechali już do Gagarina, tylko łącznie do Spacerowej. Może w tandemie zjadą na kolejnych testach. No, ja już kolejnych testów nie będę nagrywać, bo się jeszcze i tak w trakcie tych testów byłem trochę chory, więc jakby na pewno na moje zdrowie te przejazdy nie są najlepsze. Tym bardziej, że to jest długa operacja i nagrywanie tego, jak możecie myśleć, nie jest łatwą zagwozdką, biorąc pod uwagę, że i tak tu wszędzie zawsze się pojawiam, znaczy z ulicy, tak dosłownie z ulicy, bo ja tutaj niedaleko mam jeden ze swoich noclegów, więc ja po prostu tutaj sobie mogę przejść spacerkiem i się pojawić i tak też miałam okazję to właśnie tym razem. Ale to było raczej oczywiste, że się pojawiły testy, biorąc pod uwagę, że były pokazywane, że były testy Hyundaiów, no to wiadomo, że kolejne tego typu tramwaje będą pewnie testowane następnego dnia, więc dlatego też się tutaj pojawiłem o tej samej godzinie, jak były testy tamte realizowane. Wiadomo, że zachód słońca jest około godziny 20, więc jakby tutaj, jakbym pokazał całą logistykę, jak obliczyć, kiedy będą testy, to by się można dokładnie było obliczyć z warunkami pogodowymi, kiedy to będzie wszystko realizowane. No ale no, udało się, nagrałem wam to i wszystko mogliście zobaczyć całkiem ładnie.
Tymczasem to było na tyle z tych testów, które mieliście teraz skupione w te 20, prawie 5 minut. 25 minut z tych 4 godzin, no to chyba nie jest aż taki zły wynik. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcamy Was jak zawsze do zostania patronami, a wznoszę dzięki Wam te wszystkie filmy, również o tak pogańskich godzinach realizuję i nagrywam i w tak trudnych warunkach, bo tutaj już było parę osób, więc nawet przez krótkofalówki się kontaktowaliśmy. No i co ja mogę powiedzieć? Niedługo tramwaj na Gagarina będzie oddany do użytku. Może nawet i w najbliższy wtorek. A przynajmniej chyba takie są najbliższe zapowiedzi, jeżeli chodzi o oddawanie do użytku tej nowej trasy tramwajowej. Tutaj w samym centrum Warszawy. Do zobaczenia już niedługo. A, i jeszcze w niedzielę będzie filmik bez mojego gadania z takimi tylko łącznie przejazdami wzdłuż tramwaju, żebyście mogli sobie na spokojnie pooglądać to bez moich przyspieszeń, bo wiem, że takie filmy też lubicie. Do zobaczenia. Cześć!